Witam wszystkich serdecznie. Jesteśmy 650 metrów nad poziomem morza. Pole rzepaku. W tej chwili mamy słońce za plecami. Tu przywożę moje pszczółki. 7 hektarów rzepaku. Piękna sprawa. Za tym rzepakiem do kilometra jest jeszcze 2 hektary, także 9 hektarów. Ale miejsce no, mam tylko tutaj. Tylko tu się mogę ustawić. Przywiozłem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Te będą połączone, czyli 9. 9 tamten jeden mały też może gdzieś albo do niego coś dojdzie, albo jego gdzieś dorzucimy. Ale to później. Na razie dzisiaj mamy zimno, dzisiaj jest, dlatego wykorzystuję ten dzień, że pszczółki siedzą, mogę je przewozić. Tamta sterta to jest, są ramki, które suszę i węza, które później dołożymy pszczółkom i jeden ulik na dole, jedna rodzina. Ok, no tak to wygląda, miejscowość Herdwangen, miło Landkreis Sigmaringen. No, szukałem rzepaku, szukałem, tam się umawiałem w tamtym kierunku, stąd około 2 km z klientem już zimą. Przyjechałem, a tam już stoją pszczoły. A więc co? No, przejechałem dalej, wieś do następnej wioski i znalazłem Bauera, który nie ma jeszcze pszczół na rzepaku. Więc jesteśmy. Ten ul ostatni, przepraszam, przedostatni, albo pierwszy, drugi. W ten sposób. Wczoraj mieliśmy trochę z nim cyrku, bo boże tylko tym małym rupieciem. No i dosyć duże są skrzynki i wysunęła mi się dennica. Pszczoły w aucie, pszczoły wszędzie. Była 9 godzina, jak wróciłem do domu, ciemno, obróciłem później auto, świeciłem, trochę ogarnąłem, jeszcze zaczął padać deszcz, dosyć ulewny, dosyć mocny deszcz. Zrobiło się zimno, ale zabezpieczyłem je i zostawiłem tak w tym miejscu, w którym wyjąłem to z auta. Dziś rano przyjechałem, złożyłem do kupy, no a jak się zrobi cieplej, no to zobaczymy, czy czasami z mateczką nic się nie stało. Kurczę, porozsuwały mi się korpusy kompletnie podczas rozładunku. Zahaczyłem dennicą o próg bagażnika i no stało się. I tak, jeszcze muszę zrobić tutaj raz, dwa, trzy, cztery, no pięć kursów. Pięć kursów tym małym autem. Akurat na psa urok, albo jak to powiedzieć, kurczę, jeszcze gorzej. Verso, do którego mógłbym wsadzić 6 rodzin podczas wymiany żarówki. No coś się stało, wysiadł bezpiecznik, nie można go tam zlokalizować. Znaczy zlokalizowany jest, auto u mechanika, wszystko ten szuka. Na razie szuka, bo przy okazji poleciały też kierunkowskazy. No po prostu no nie da się jeździć autem bez świateł i bez kierunkowskazów. Mijania są, drogowe są. Ale z tyłu nic nie świeci, pozycyjnych żadnych nie ma, nie? I no po prostu jest, jak się zrobi ciemno, ryzyko zbyt duże jechać nieoświetlonym samochodem. Dlatego wykorzystuję, jeżdżę tym małym rupieciem, pakuję do tyłu, pakuję dwa i na przednie siedzenie pakuję jeden większy ul i tak po 3 sztuki sobie tutaj przywożę. Nie jest daleko od domu, jest, no nie skłamać, około 15 km, może nawet nie ma, 12, tylko tyle, że no, trzeba jeździć dosyć krętymi drogami po górach i to jest ten minus, z ulami trzeba uważać, ale przypinam je tam jakąś ręką, podtrzymuję, daję radę. No, tak to jest, takie są początki wędrówki z ulami, od czegoś trzeba zacząć. Planowana była ciężarówka na ten rok, no niestety kryzys przygniata nas także w Niemczech. Nie udało się, w zeszłym roku było zbyt mało miodu, bo 12,5 kilo, na 12,3 dokładnie z rodziny, no to
No to przez cały sezon no to jest niewiele, to jest kropla w morzu. No, w tej chwili miód stoi w domu. Sprzedać nie można, ponieważ do firmy Vernet wysyłałem próby. To nie ma żadnej odpowiedzi. Mamy kryzys, mamy koronawirus. No ale cóż, pracuję dalej. Odpukać w niemalowane. Jestem ciągle zdrowy. No, jak ten rzepak pogoni, coś taki mi się troszeczkę tu rzadki wydaje, no ale jeszcze ma czas, nie? Jeszcze ma czas. On dopiero zaczyna kwitnąć. Zobaczymy, czy on chociaż pachnie. Słodki jest. Kwiatuszek słodziutki. Właściciel mówił, że z opryskiem na pewno pryskał już w tym roku nie będzie. Najprawdopodobniej nie będzie, ponieważ rzepak tak szybko zakwitł, że słodyszek rzepakowy się nie zdążył rozwinąć. I no nie ma żuczka, nie ma nigdzie żuczka. Także, ale powiedział, że gdyby nawet miał robić jakieś opryski, to będzie to robił po godzinie 8 wieczorem. Także. No, tak tylko z takimi rolnikami można pracować, nie? Okej, ja jadę. Chciałbym zrobić jeszcze dzisiaj jeden kurs, ale jest, no po prostu, no nie wiem. Chyba jutro zrobię trzy i pojutrze trzy i to będzie wszystko. Okej, na tym skończę. Ślicznie dziękuję. Do zobaczenia.